Siemanko, z tej strony Brutus, a dziś omówimy sobie moje EDC na rok 2019. Troszeczkę się spóźniłem, miałem to zrobić w lutym, ale nie było kiedy. Życie, życie, życie. Moje EDC na rok 2019 to jest właśnie ta torba Miltour, która oryginalnie troszkę inaczej wygląda. W sklepie tutaj robią jeszcze pasy mole, tutaj jakiś rzep. Ma jeszcze dodatkowe funkcje, o których później powiem, jak te klucze już odepnę. Natomiast ja sobie zamówiłem ją troszkę w innej konfiguracji. To jest u nich oczywiście dopuszczalne, ale moje EDC to nie tylko torba. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Od jakiegoś czasu próbowałem, a właściwie wyrabiałem w sobie taki nawyk, żeby wszystkie rzeczy, jakie mam, w kieszeniach wkładać do tej torby, następnie tą torbę wieszać przy drzwiach wyjściowych, czy tam wejściowych do mieszkania. Więc w momencie, kiedy muszę szybko wyjść, chwytam za torbę i już mam wszystko, prawda? Jeżeli jestem ubrany, już mam wszystko, bo mam wszystko w torbie i nie tylko, bo pewne rzeczy w niej zostają. I taki był właśnie mój zamysł na całe EDC. To jest ten system, który opracowałem, jak to się mówi, z dobrym nawykiem. Znaczy, dobry nawyk trudno jest sobie wyrobić, ale łatwo się z nim żyje. Natomiast zły nawyk to właśnie łatwo jest sobie wyrobić, natomiast trudno się z nim żyje. Ten nawyk wyrabiałem kilka miesięcy, ale jeżeli nie spieszę się nigdzie, to najpierw wyjmuję rzeczy podstawowe, czyli właśnie klucze do mieszkania odpiąłem. Tutaj do samochodu i mam kluczyk tylko i oczywiście małą latarkę, tą Olighta ładowaną, bardzo fajna jest i bardzo często jest też przeze mnie używana. Jest to ta latarka ładowana, 1R EOS, czy jakoś tak to się nazywa, jak widać, no jest używana, ale bardzo łatwo się niszczy. Następnie sięgam do tej kieszeni, tutaj jakieś będą pewnie faktury, to ja to wyjmę. Po prostu tam często lądują faktury za paliwo. Druga rzecz, jaką ja wyjmuję, to jest właśnie z pocket, czyli ten mój mały, fajny portfel. Jego po prostu biorę do drugiej kieszeni, tak? Czyli klucze wyjmuję i portfel. Dodatkowo tutaj jeszcze znajduje się dodatkowy inny, znaczy kluczyk do drugiego samochodu, on sobie tutaj jest, bo jest. I jeszcze jedną rzecz robię, czyli otwieram główną kieszeń, główną komorę. Wyjmuję nóż, wkładam do kieszeni, tu jest w tym przypadku sebenza mała, tak jest, i wyjmuję stąd okulary, zakładam okulary i jestem gotowy do wyjścia, natomiast to ląduje sobie oczywiście, etui ląduje sobie oczywiście z powrotem w torbie i to jest moje podstawowe EDC, czyli nóż, portfel i klucze. To są te rzeczy. No oczywiście tu mi chodzi o same okulary. Już nie będę tego wyjmował. Wiecie, o co chodzi. No i telefon, którym oczywiście nagrywam. Jeszcze nie wyrobiłem tego nawyku, żeby telefon chować do torby i kupić sobie zwykły budzik, bo w ten sposób właśnie wykorzystuję telefon. Następnie w torbie znajdziemy jeszcze tutaj taki organizer. Ja sobie jego, tak jak wspomniałem, kazałem uszyć, czy nie wspomniałem. Właśnie zmieniłem układ wewnętrzny za to, że zdjąłem stąd te rzeczy i zrezygnowałem z układu, bo to można nosić też jako chest rig. Zrezygnowałem z tego, za to uszyli mi wewnętrznie organizer według mojego uznania. Dzięki temu cena była taka sama za tą torbę, nie musiałem nic dopłacać. Tutaj mamy oczywiście sprzęty ładujące, czyli ładujemy sobie moją latarkę, a przy okazji można i telefon naładować. Taki zestaw gratów podręcznych plus jakieś klucze. Rzeczy, które po prostu są, bo są, to co widać, to jest najczęściej używane, czyli obcinaczka do paznokci, a tak to jeszcze USB też jest używany, Victorinox jest, bo jest, to jest, bo jest, gwizdek jest, no mam nadzieję, że nigdy się nie przyda. Następnie oczywiście zapalniczka Bika duża. Chusteczki nie muszę tłumaczyć, za każdym razem inne. Tutaj mam jeszcze, jeżeli muszę coś kupić, jakieś pieczywo czy coś, to mam taki worek, który się zakłada na plecy, taki czarny worek po prostu. I nic ciekawego, ale mam gdzie zakupy wsadzić, tak? Bo lubię chodzić na piechotę. Tutaj luzem jeszcze wala się ołówek.
Dodatkowo mamy skeletula multitool od Leathermana, latarkę Lumin Top Tool i długopis ten chiński tytanowy, też jakiś tam taktyczny. Co tu jeszcze znajdziemy, to jakaś zipka jest, Sharpie, o dziwo się przydaje, mały powerbank w razie gdyby coś tam trzeba było zadzwonić, a baterii nie ma, to po to on właśnie jest. I ostrzałka też dosyć często jest przeze mnie wykorzystywana. Dodatkowo to co tutaj mam to jakąś smycz, nie wiem po co. Chyba zapomniałem w ogóle, ale mamy reklamę militaria, nie? To mogę właściwie odrzucić i apteczka, którą już pokazywałem wiele razy, tak? No, zrobiona przeze mnie. Po prostu jakieś tam bandaże tu są. Przepraszam, musiałem przywalić w statyw. O, i znalazłem moją zebrę, właśnie. Szukałem tego długopisu, bo jeden z długopisów zawsze brałem do kieszeni. Także super, znalazła się, nie? Wiedziałem, że dzisiaj się znajdzie. Poza tym nic już w torbie nie ma. Tu mam jeszcze taką dodatkową kieszeń. A w tej kieszeni mam jakieś karty. Nic ciekawego. Czyli kieszeń jest po prostu niewykorzystana. To jak to wszystko wygląda? Czyli tak naprawdę to są wszystkie rzeczy, które ja noszę ze sobą na co dzień. Natomiast te rzeczy, które mam przy sobie zawsze w kieszeni, to jeszcze raz Wam pokażę tylko na koniec. Tutaj chciałem zaznaczyć, że moja torba wisi przy wyjściu i te wszystkie zawsze rzeczy mogę zabrać ze sobą w momencie, kiedy muszę naprawdę szybko wyjść z domu. Natomiast kiedy się nie spieszę, to wykonuję te ruchy pomału, to co mówiłem wcześniej. Ostatecznie i tak zawsze to wszystko będę przy sobie miał. Rzeczy w wersji minimalistycznej, te, które na pewno będę miał ze sobą, widzicie właśnie przed sobą, przede mną, przed sobą. Zapomniałem o zegarku, obrączce, zawsze będę miał przy sobie długopis, nóż i latarkę, oczywiście portfel, klucze, a okulary też będę miał ze sobą, ale jeżeli będzie duże słońce, to zawsze mogę sobie zrobić przeciwsłoneczne. Tak naprawdę już jeżeli mamy tak zminimalizować wszystko, to tego typu, czy też nawet ten zestaw będę miał zawsze przy sobie. Natomiast torbę, jeżeli mam ze sobą, no to mam, a jeżeli nie mam, no to nie mam. Więc takie prawdziwe EDC, to jest właśnie to, na co patrzymy. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, no i cześć!